teraz przeniesiemy się i ciałem, i duszą do Rzymu. Opowiadaliśmy Państwu o mszy, o tym, co się działo w Bazylice Świętego Piotra, ale nie byliśmy tego bezpośrednimi świadkami, a przy telefonie jest ojciec profesor Michał Paluch, rektor Angelicum, czyli Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam. Ojciec uczestniczył w tej mszy. Tak, miałem zaszczyt i wielką radość znaleźć się dzisiaj w kaplicy Jana Pawła II wraz z papieżem Franciszkiem, który odprawiał Eucharystię. Oczywiście rozumiemy, że biorąc pod uwagę normy bezpieczeństwa, ten zwykle spory tłum, w dużej mierze Polaków, który się gromadzi się na czwartkowe msze święte, był mocno zredukowany. Było zaledwie około 12 księży, 4 biskupów, którzy odprawiali. Zwykle księży jest to najmniej 50, czasami 70. Więc bardzo się cieszę, że mogłem się w tym dniu wraz z papieżem Franciszkiem tam znaleźć. Jakie słowa Ojca Świętego o świętym Janie Pawle II warto przytoczyć i warto zapamiętać? Homilia była franciszkowa, czyli prosta, głęboka i piękna. Mówił o śladach dobrego pasterza w Janie Pawle II i przede wszystkim zwracał uwagę na jego postawy modlitwy, na bliskość w stosunku do wszystkich wiernych bez wyjątku. No i jego troskę, wyraźną miłość sprawiedliwości. Miłość sprawiedliwości, tutaj sprawiedliwość, temat sprawiedliwości pozwolił mu na refleksję na temat sprawiedliwości i miłosierdzia. Mówił o tym, że pełnia sprawiedliwości jest wyłącznie wtedy do odkrycia, kiedy jest zarazem miłosierna sprawiedliwość, a z drugiej strony pełnia miłosierdzia nigdy nie może być bez sprawiedliwości. Więc taki był dzisiaj bardzo to mistyczny, bym powiedział. I bardzo oczywiście Janowo-Pawłowy. To mu pozwoliło skonkludować na temacie, że tak powiem, Faustyny Kowalskiej i powiedział o tym, że od dzisiaj, 5 października, wspomnienie Faustyny będzie obchodzone w całym kościele. To taki piękny, moim zdaniem, bardzo też prosty i piękny prezent papieża Franciszka w związku z setną rocznicą urodzin Jana Pawła II. O prezentach za chwilę porozmawiamy, a jakie wrażenie robi w Rzymie pusty plac świętego Piotra? No oczywiście to jest olbrzymie wyzwanie, w sensie także jakoś duchowym i intelektualnym. Musimy sobie zadać pytanie o to, na jakich podstawach, na jakich zasadach my chcemy budować wspólnotę, chcemy być wspólnotą i w imię czego. I myślę, że to przynajmniej tak ten pusty plac świętego Piotra do mnie przemawia. I myślę, że to pontyfikat Jana Pawła II niósł w sobie prostą, głęboką i piękną, trochę tak jak homilię Franciszka, odpowiedź na to pytanie. Jan Paweł II powtarzał nam, oczywiście starając się to, że tak powiem, dopasować do wielu różnych sytuacji. Mówił nam, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. To jego wielkie, wspaniałe zdanie z Placu Zwycięstwa, które jest niemalże bezpośrednim cytatem z Claudium et Spes, 22 rozdziału. W zasadzie było zwornikiem, niosło jego pontyfikat, było najważniejszą taką strategią duchową, intelektualną, którą on wprowadzał w życie. I to jest teza, ale zarazem wezwanie, które zaproszenie do dyskusji, które jest szalenie precyzyjnie dobrane. Myślę, że pozwala nam, myślę, we współczesnym świecie we właściwy sposób zrozumieć, jak mamy przeżywać naszą tożsamość, właśnie przeżywać naszą tożsamość, w związku z tym budować także wspólnotę.
Ojciec profesor Michał Paluch, rektor Angelicum, czyli Uniwersytetu Papieskiego Świętego Tomasza z Akwinu, założonego przez Świętego Tomasza z Akwinu, mówił o tym, jaki prosty dar dał ojciec święty Franciszek w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. To jest wspomnienie, cały Kościół będzie obchodził wspomnienie świętej Faustyny 5 października, ale dzisiaj drugi dar, bardzo ważny, bardzo istotny w Rzymie, inauguracja Instytutu Kultury Świętego Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Angelicum, czyli Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu. To jest ten dar, w którym uczestniczy ojciec bezpośrednio. Tak, tak. I to jest moja olbrzymia radość. Rozpoczynamy działalność nowego instytutu, który będzie z odwołaniem do dziedzictwa świętego Jana Pawła II zajmował się refleksją nad współczesną kulturą. Chcemy, żeby Jan Paweł II stał się partnerem w naszym poszukiwaniu głębszego zrozumienia, w jaki sposób my dzisiaj jako chrześcijanie mamy we współczesnej kulturze uczestniczyć, w jaki sposób mamy ją przemieniać. Mamy także od niej się czegoś nauczyć, ale zarazem w jaki sposób mamy w niej odważać się głosić Chrystusa. Bo nie historia, a teraz, czyli święty Jan Paweł II, który przemawia do nas dzisiaj. Tak mam rozumieć ideę Instytutu Kultury na Angelicum? Tak. Chcemy zaprosić Jana Pawła II do rozmowy o współczesnym świecie. Nie będzie to kolejne centrum, które służy dokumentowaniu pontyfikatu. Czy nie chodzi nam wyłącznie o to, żeby przypominać to, co święty Jan Paweł II powiedział, czy czego dokonał, bo przecież równie ważne jak jego teksty są jego gesty. Pierwszy papież, który poszedł do synagogi, pierwszy papież, który był w meczecie, to wszystko też mówi często głośniej niż nawet niektóre jego encykliki. Natomiast nam bardzo zależy, żeby spróbować przetrawić jego nauczanie, biorąc pod uwagę nasz współczesny kontekst. W pewnym sensie to na pewno jest zaproszenie do tego, żeby, bym powiedział, sprowadzić go z pomnika. To znaczy przestać traktować go jako postać, która jest wyłącznie pomnikiem dla nas. Spróbować uczynić z niego partnera, od którego możemy się uczyć. A możemy się uczyć wtedy, kiedy mamy odwagę także czasami coś zakwestionować, nie zgodzić się, uznać, że czegoś też nie rozumiemy. Dopiero taka postawa pozwala iść dalej, pozwala przetworzyć to, co jest propozycją intelektualną, pewien pokarm, który jest wchłonięty i zaczyna być życiodajny dla całego organizmu. To nie jest proste i to nie jest zwykłe zdarzenie, otworzenie instytutu na uniwersytecie, który został ufundowany czy założony przez świętego Tomasza z Akwinu. Muszę tutaj oczywiście pana redaktora odrobinę sprostować, który ma swoje korzenie w XIII-wiecznym studium dominikanów, którego profesorem był święty Tomasz z Akwinu, bo oczywiście później, jak sobie możemy wyobrazić, tego typu projekty mają skomplikowaną historię, zmieniają się miejsca, zmieniają się nazwy, ale jest pewna tutaj ciągłość tradycji w Rzymie tego najważniejszego projektu intelektualnego, którym obecnie my jesteśmy, tak jak w XIII wieku było właśnie studium generalne. No ale to takie malutkie sprostowanie. Oczywiście, że to nie jest mała rzecz. Jesteśmy uniwersytetem, który należy do 7 rzymskich papieskich uniwersytetów. Specyfika naszych uczelni polega na tym, że przygotowujemy przyszłych liderów dla kościołów lokalnych, a także czasami dla kościoła uniwersalnego. Wśród naszych najsłynniejszych alumnów mamy i laureata Nagrody Nobla, Pokojowej Nagrody Nobla, ale mamy też 140 biskupów, arcybiskupów i kardynałów. Jan Paweł II to oczywiście
najsłynniejszy z naszych uczniów. To oczywiście rozumiemy, że jest tłum wielokulturowy i wielojęzyczny. Na naszym uniwersytecie w tej chwili studiują studenci 97 rozmaitych narodowości. 1/4 to są Amerykanie, 25%. Natomiast 2/3 właśnie z tych wszystkich naszych narodowości, czyli ponad 50, to są kraje biedniejsze, są kraje rozwijające się. W związku z tym jest to grupa bardzo, bardzo barwna, różnorodna i to, co myślę jest wielką wartością spotkania, które się dokonuje na naszym uniwersytecie, że jest ono zaproszeniem do przekraczania granic, do poznawania siebie. To jest spotkanie, które na każdym z naszych studentów pozostawia ślad na całe życie. W takim kontekście oczywiście Instytut Kultury jest w pewnym sensie naturalnym i oczywistym projektem. A biorąc pod uwagę, jak temat kultury był ważny dla Jana Pawła II, no to te dwie rzeczy tak są zbieżne, że w zasadzie no dziwię się, że dopiero teraz decydujemy się na taki projekt. Dzisiaj o godzinie 17 jest uroczyste podpisanie i w Rzymie, i w Warszawie takiego aktu, który zainauguruje Instytut Kultury Świętego Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Angelicum. Krótko historia tego projektu, 3-letnia historia. Mateusz Bednarkiewicz, Fundacja Świętego Mikołaja i Dariusz Karłowicz, to pomysłodawcy tego projektu, potem udało się jakoś to wszystko spiąć tak, żeby w 100. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II to się stało ciałem, w którym też uczestniczy i o czym wie oczywiście ojciec święty Franciszek. Tak, więc ja przyznam się, że ja jestem pod wielkim wrażeniem współpracy z polskimi partnerami. Ja tutaj jako rektor Uniwersytetu Międzynarodowego, gdzie mamy dwa języki wykładowe, i włoski, i angielski, oczywiście współpracuję z bardzo różnymi partnerami i instytucjami akademickimi, ale współpraca właśnie z polskimi partnerami, to myślę, że zrobiła olbrzymie wrażenie także na moich współpracownicach. Zdolności organizacyjne, pewna konsekwencja w dążeniu do celu. No to wszystko sprawiło, że ten projekt, który wydawał nam się pół roku temu marzeniem, mógł stać się ciałem. I to stać się ciałem w taki sposób, że papież Franciszek zdecydował się napisać do nas list na początek na inaugurację Instytutu, który o godzinie 12 będziemy mogli publicznie przedstawić, a który o 17 właśnie w czasie naszej ceremonii otwarcia przedstawi w imieniu Ojca Świętego arcybiskup Jan Romano Pawłowski z sekretariatu stanu. A jakiś drobny cytat z tego listu teraz w Poranku Wnet? Ja myślę, że nie chciałbym w tym momencie na tyle zaspokoić ciekawość, że już nikt po ten list nie sięgnie. List nie jest długi, w związku z tym będzie można go bez problemu znaleźć w internecie i przeczytać. Powiem tylko, że znajdziemy odwołania do najważniejszych też tekstów Jana Pawła II, w których podpowiada, jaką przyjąć właściwą perspektywę w myśleniu o współczesnej kulturze. I może na tym też polega siła tego dokumentu, że może być naprawdę dla naszej przyszłej działalności ważną inspiracją. Czy ten list fizycznie odebrał ojciec dzisiaj w Bazylice Świętego Piotra od ojca świętego Franciszka? Ojciec Święty zaprosił mnie w związku z tym listem dzisiaj do koncelebry, natomiast takiego aktu przekazania nie było. Papież pewnie uznał, że skoro list się wysyła, no to się wysyła, więc go się nie przekazuje. Natomiast, tak jak powiedziałem, w imieniu Ojca Świętego głowa trzeciej sekcji sekretariatu stanu będzie miała zadanie ten list nam zaprezentować. A teraz ojciec profesor jest w jakim miejscu?
No a teraz korzystam z gościnności teologa Domu Papieskiego, ojca Wojciecha Giertycha Dominikanina, który jest jednym z nielicznych, być może jedynym Polakiem, który mieszka w Pałacu Apostolskim. Więc po mszy świętej tak się złożyło, że mogłem go tutaj właśnie jeszcze chwilę odwiedzić. Więc on też serdecznie wszystkich państwa i pana redaktora pozdrawiam. A my możemy powiedzieć prosto z Pałacu Apostolskiego dla Poranka Wnet w dniu szczególnym setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II i w dniu inauguracji Instytutu Kultury świętego Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Angelicum. Gościem był ojciec profesor Michał Paluch, rektor tego uniwersytetu. Jak długo ojciec jest rektorem? Trzeci rok. Kończy się w tej chwili trzeci rok. Tutaj pracę w Rzymie. Ciężka praca? Tak. Ale powiem szczerze, tak. Ale to znaczy, bo to proszę pamiętać, że to jest, że to jest miejsce wielokulturowe i to zawsze stawia poprzeczkę nieco wyżej. Nie tylko ze względu na wielość języków, ale także na różnice mentalności. Tworzyć pewną tutaj całość, to jest zadanie, to jest duże wyzwanie. Zarazem jest to niesłychanie interesujące. Ale o tym będzie, mam nadzieję, okazja porozmawiać w którymś z poranków Wnet, a może kiedyś spotkamy się w Rzymie. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Dobrego dnia, dobrego świętowania dzisiaj. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ojciec profesor Michał Paluch był gościem Poranka Wnet.